No i tu kręcą, kręcą muzyka pół godziny, tu ja włączam na aktualności dnia, to ja chcę, żeby było aktualności dnia, tu muzyka, patrz, 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 patrz jak reklama u Żydów z Czerskiej 8x10, co ci to przypomina, co ci to przypomina, patrz, patrz, aktualności dnia, już 15 minut leci jakiegoś czegoś, co rozmydla, co rozwadnia. Mówili tutaj o tych koleżankach Hanki Gronkiewicz-Waltz z Centrum Sztuki Współczesnej, z Galerii Zachęta i z wielu, wielu innych miejsc Sejmu, a stąd, a stamtąd, a z podziemi. No i co? I za całą płytę puściły dziady. Patrz, 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 patrz. Mamy połączenie z panem posłem Stanisławem Piętą z Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Witam serdecznie panie pośle, szczęść Boże. Witam gorąco, szczęść Boże. Pozdrawiam ojca, pozdrawiam słuchaczy. Panie pośle, jesteśmy po posiedzeniu Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Komisja nie spotkała się z panią prokurator Barbarą Kijanko, która miała być pierwszym świadkiem, który miał stanąć przed komisją. Pani prokurator w piątek przesłała informację, że nie stawi się przed komisją śledczą. Proszę powiedzieć, dlaczego tak ważne było, bo państwo na to zwracali uwagę, żeby prokurator Barbara Kijanko była przesłuchana przez komisję jako pierwsza? Pani prokurator Kijanko była odpowiedzialna za postępowanie, była odpowiedzialna za decyzję o odmowie wszczęcia postępowania, potem za decyzję o jego przedwczesnym, bezpodstawnym umorzeniu. Wydaje się, że mamy tutaj do czynienia z pewnym pasmem błędów, niedociągnięć, zaniedbań i sądziliśmy, że mamy prawo i obowiązek poprosić panią prokurator o wyjaśnienia. Tutaj nie chodzi tylko o naszą ciekawość, ale o prawo opinii publicznej do poznania całej prawdy o przyczynach afery Amber Gold. Jak to jest możliwe, że pomimo zawiadomienia, które w grudniu 2009 roku zostało złożone przez Komisję Nadzoru Finansowego, że jakieś grosze, tu 2 lata trzeba płacić, a stary dostałeś i trzeba go reperować. To jakie to jest? Finansowym, to zawiadomienie zostało przekazane. Czynności sprawdzające, które zostały podjęte, to były obarczone bardzo poważnymi niedomaganiami. Że nie wczytuje szybko. To wszystko wymaga odpowiedzi na pytanie, które chcieliśmy postawić pani prokurator. Forma powiadomienia komisji o nieobecności, bo nie możemy mówić o usprawiedliwieniu nieobecności, bo nie otrzymaliśmy żadnego dokumentu lekarskiego.
pozostawia wiele do życzenia i świadczy o lekceważeniu. I to nie tylko lekceważeniu prawdopodobieństwa, ale także lekceważeniu Polaków. To zawiadomienie zostało przesłane po południu. No bo ty miałeś, nie miałeś zaległości w Playa. Dowiedzieliśmy się o tym przed południem w poniedziałek. Nie mogliśmy zorganizować zaplanowanej pracy komisji, bo w tak krótkim terminie nie można już nic uczynić, by nie zmarnować tego dnia. Członkowie komisji przyjechali z całego kraju. A jaką ma kamerę? Nie wiem, mnie nie interesuje. A czy ty masz na dwie karty jakiś telefon? Nie. Nie będziemy mógł. Nie, bo ja chcę na dwie karty, bo ja teraz takie byle co, dam do popsu tego, a takie co, to mam na dwie karty. To 8 listopada wezwana przed Sejmową Komisję Śledczą, że przysłała tę informację dopiero w piątek i to faksem i to bez potwierdzonego zwolnienia lekarskiego, jak mówi pan poseł. Mówimy, że pani Janko od czerwca przebywa na zwolnieniu, czyli mniej więcej od momentu, kiedy zaczęło się mówić o komisji. Dobrze, tak, ale jeden połóż, po co jak to no to zostaw. Tylko że ładowarka w fotelu jest. Jak zgubisz, to to będzie fajnie. Ale nie potrzeba ci ładowarki. Nie. To dobrze. Bo to jest kata aktywowana. Jest aktywowane, tak? Dobrze. To niech to na razie leży. Klucze mam, nikt nie dostanie. Abonament co? Teraz dostaniesz coś smacznego. Ale dopiero 8 się płaci. Właśnie otrzymałem tutaj dokładną ale ja ci dam kartkę, wypiszę, ale już jest napisane? Jeszcze nie. 25 nie ma, dopiero zwania. Odebrała ale to jest mało, zawiadomienie. 95 zł. I no mało, ale to na to będzie płaciło? No, tak, dopiero. No, jak ci obiecał, to wiesz. Tak, jak ci obiecał, to wiesz. Postanowiła powiadomić o tym. Już tam. Sekretariat Komisji Śledczej. Pani prokurator Kijanko nie przedstawiła, tak? Poza tym, że się nie stawi, jak rozumiem, w tym fakcie żadnego potwierdzenia. Proszę powiedzieć, czy prokurator powinien mieć wiedzę, jak się usprawiedliwia swoją nieobecność przed komisją śledczą? Czy to jest taki zwykły Kowalski z ulicy wzięty, który no, może mieć z tym problem, ale chyba nie prokurator? To oczywiście, że nie. Pani prokurator powinna wiedzieć, jak w tej sytuacji należy postąpić. To, że zostaliśmy zawiadomieni w taki sposób, w takim czasie. A wiesz, ile kosztowała? No może być odebrany tylko jako lekceważenie. Komisji i jak będzie ze Stanisławem, weźcie z hotelu tę torbę i przyjedź tutaj, zobacz, ja to oporządzę. Wiecie, on śpi na podłodze, litki nie ma dwa tygodnie. A w Warszawie? Kto? Wnioskiem musi, ty torbę zabierz i tu na łóżko położymy, rozumiesz? Bo jemu tę torbę zabiorą. On jest tak samo jak Zelenski. Pamiętasz, że żeśmy brały te dwie torby z galerii? No to on taki sam, tak samo gada na poczcie tej. Pani prokurator Kijanko odstawił mi. Zajęty, tak samo jak Zelenski mówi. Panie redaktorze, szanowni państwo. Chcielibyśmy zobaczyć to zwolnienie lekarskie, a nie uzyskać tylko pośrednią informację, że pani... No bo Zalewski to może myślał, że tam są dla niego pieniądze. No nie do końca. A ty weź tą torbę przynieś tu, powiesz i Zalewski niech lata do hotelu i z powrotem. Jak na razie tego rodzaju... O, tak. A ty masz klucze naprawdę? Możemy traktować... Ja mam. To Paweł poczeka na dole, ty pójdź na górę tą torbę i tu przyjmiesz Zalewski, o. Panie pośle, a gdyby takie zwolnienie zostało teraz dostarczone, proszę powiedzieć, czy zostanie powołany biegły, który zweryfikowałby zasadność tego zwolnienia. Jakie są dalsze kroki, żeby prokurator Kijanko zweryfikować? Może czy nie może? Takie kroki będą podjęte.
domu, to... Ale Zelenski jest głupi, co zerwał, on nie wie, co to jest zerwał. Przecież on raz Matką Boską, raz z papieżem, raz z Jeżem. Panie pośle, a jakie będą dalsze kroki jeszcze zaplanowane komisji Amber Gold? Wiemy, że zostało wyzwanych 22 świadków. Kiedy kolejni świadkowie i czy to, że prokurator Kijanko, na co zwracała uwagę pani przewodnicząca Wasserman, miała być przesłuchana i to w sposób celowy jako pierwsza? Czy to nie zakłóci tej myśli związanej z dochodzeniem do prawdy? Oczywiście, że w pewnym zakresie zakłóci nasz plan pracy. Jutro będą przeprowadzone kolejne posiedzenia komisji, kolejne posiedzenie komisji. Pamiętaj, musisz Staśkiem trochę kręcić, bo ja widzę, że on jest jakiś durny. To on nie wie, że on ma torbę w hotelu i to, że się dokończy ten termin, to jest on dopiero. No ale musisz zabrać, jak teraz będziesz, nie zostawiaj już tej torby. Tylko weź, przywieź ją tu i ja tu łóżko przygotuję. I to będzie jutro, tak? No będziesz jak najdłużej, to będziesz. Panie pośle, zatem będziemy do tej sprawy wracać, zobaczymy, jakie będą dalsze losy. Miała dzisiaj być pani prokurator Kijanko. Przypomnę, że to jest prokurator, która pracowała w prokuraturze rejonowej Gdańsk-Wrzeszcz, która po miesiącu od zawiadomienia KNS odmówiła wszczęcia śledztwa, nie dopatrując się w działalności firmy Amber Gold znamion przestępstwa. To był rok 2009, przełom 2009-2010, a Amber Gold ogłosiło likwidację dopiero w sierpniu 2012 roku, więc pozwolono tej firmie, czy jak niektórzy mówią, piramidzie finansowej, jeszcze przez dobre dwa lata naciągać swoją firmę. Ponad dwa lata. Przez dwa i pół roku firma swoją działalność. Może on chce od niego wyciągnąć pieniądze. Publikowała swoje nieuczciwe reklamy. Dobrze. A te buty to ja będę zakładała? Dobrze, to pójdę. Nie, trzymaj, dobrze. Ja pójdę, sprzedam na bazarze. 850 milionów złotych. Potem pogram na gitarze. Więc... To jest oburzające. Rozmawiam z tą babą głupią, bo ona jest strasznie głupia. Zobacz. Mniej oburzające jest bezczynność, bez władz polskich ładna i głupia. Instytucji polskich urzędów. Bardzo dziękuję. Komisja Śledcza rozpoczęła przesłuchania, a z nami był członek Komisji Śledczej, pan poseł Stanisław Pięta. Dziękuję za rozmowę, panie pośle. Dziękuję za rozmowę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pozdrawiam gorąco. Polska ma la 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 la. Huh?